Witam na kukurydzy, na zachwyty jeszcze przyjdzie czas. No ale kurde, to jest ostatnia już gwizdek. Jeszcze sobie zdjęcie zrobię pamiątkowe. To jest ostatni gwizdek, żeby tu wjechać. Dobra, wszystko jest załączone, załączone, jedziemy. Tu się delikatnie spróbuję przytulić. No, bo tu będzie taki rządek zjechany, rozjechany. Nie za bardzo się przytuliłem. No dobra. Może nie. No, tam jest rządek, a trochę by się przydało tej peżowiny. Tu tam jedza będzie zawsze, bo tu zawsze wynosiliśmy te kamienie, które tutaj są na tej drodze po niemieckiej. Ona tu idzie po tym garbem. Tu w dołku ostatnio też jak byłem tutaj właśnie z Adęgą, myślę, popierniczę tą skarpę. Trochę tych pokrzyp, tego wszystkiego, mówię, załatwię. I... no i mówię, poszczypię. O, tak kurde, mogłem jednak tą jedną... No ale dobra, trudno, troszkę więcej pola będzie. Będę musiał te pikanie załączyć. O, gdzieś tam po tej trawie jedzie. Mogłem w sumie przeskoczyć, no ale dobra, już trudno, już nie przeskoczyłem, to już tak będę jechał całe pole. No dobra, rozłączył, tutaj też sobie źle wjechałem. Kurde, teraz tak, pada słońce, wiecie, pada słońce, są padające. Czekajcie, włączę mu namierzanie ścieżki. Użytkownik, uwaga, skręt, cyk, w prawo, a jeszcze chcę zobaczyć, nie wiem czy mi wyjdzie, tolerancja odchylenia, parametry pracy, tam bym chciał z 60, sekcji 65%, dobra, bo tutaj są tak kliny i on może sobie tutaj za szybko to rozłączać. No to jest kukurydza siana jako pierwsza. Prawek rozłączony. On pokazuje 4 metra, żebym gdzieś tu przyjechał. No to się chyba nie uda naciągnąć tyle. No dobra, no trochę ją rozjadę. Jeszcze 1,5 metra. No trudno. Może jakoś odbije. No, nie jest tak łatwo, bo to słońce jest wysoko. Nawet nie widzę, gdzie te kurde jechałem, nie? Tak naprawdę 0304, dobra, to będzie ten rządek. Teraz skoczę się skupić na jeździe. 0,5 metra? Kurde, pokazuje, że jeszcze jeden rządek. Bo będzie mijak jak skurczy syn. Dobra. Zobaczymy, czy będą mijaki, czy nie. Mówię, trochę inaczej jechałem. To słońce będzie mocno absorbujące tutaj. No i tu mamy kukurydzę DKC3796. Z tego względu, że to jest najcięższa działka w PEGR-ze i ona tutaj powinna, jeśli posprzyjają warunki, pokazać swój największy potencjał plonowania. To jest kukurydza po kukurydzy. No nie mam wam jak tego pokazać, ale pamiętacie, tu prawie wam mówiłem, że tu wyszło naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i te moje bryły zostały, bo miał być wielki deszcz. Ale takie bryły to jest jeszcze nigdy nic nie wiadomo co przejdzie. No i tutaj się skrzyp znowu pojawia, a nie powinien. Tu bardzo bym chciał zbadać tą ziemię. Co tu jest? Czy tu jeszcze tego wapna brakuje? Tu było bardzo dużo ton wywiezione, ale może jeszcze za mało. Czekajcie, bo tu wcześniej też sobie jechałem za dęgo od sąsiada. Mówię, dałem sobie 0,2 na taką skarpę. Taką miedzę, mówię, sobie opryskam i nie ma, to dojadę. No i tu gdzieś pokazuje. No dobra, tu pokazuje. Załączyło, załączyło. No i tutaj w tych bryłach, no tak kurde. Wydawało się wtedy, że to są małe bryły. A dzisiaj one nie są takie małe. Jak mi się wtedy wydawało. Dobra, Krysiu, przyspiesz trochę. Przestało wiać, bo przyjechałem, mówię, pogoda jak diabeł. Już mówię, wszędzie cieplutko, nie pada.
ale nie przewidziałem jednego, że będzie wiało. Ale obskoczyłem już pszenicę. No i tu mamy oset. No i teraz co tutaj usiałem? Bo najprawdopodobniej będzie tutaj pszenica. Jeszcze zobaczymy, ale co ja chciałem? Chciałem tu wykluczyć mezotrion. Ja wiem, że to jest cięższa ziemia, to tamto powinno się udać. Ale mówię, no nie. Nie, chciałem wykluczyć mezotrion i jedzie rimosulfuron. Leci tutaj sobie następny, to jest rimosulfuron, nikosulfuron. I to jest taki pakiet, principal pack, coś takiego z Kortewy. Leci do tego olej. Tu. No, może później się jeszcze bardziej przyda to namierzanie. Leci tutaj też również olej do tego, bo to jest jakby do tego przy... No w pakiecie jest ten olej do tego oprysku. No i dikamba. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Co tutaj mamy? Tutaj widzę, w większej części jest samosiewy rzepaku, które już osiągnęły 4 liście. Zobaczcie, jak to jest z tym rzepakiem. Pszenica, kukurydza. Tak by drugi rok, jeszcze ile rzepaku, czyli byśmy teraz po tym sezonie byśmy sobie dawali rzepak, nie? Na trzeci, czyli po 2 latach rzepak. Zobaczcie, ile go jest. Ja tutaj z nim wrócę, będę jeszcze gospodarzył, bo to różnie bywa. Jeszcze raz kukurydza, teraz będzie pszenica, czyli będzie... Aha, przepraszam, to już jest trzeci rok, gdzie drugi? Pszenica, kukurydza i kukurydza. Czyli trzeci sezon, tak? Jakby. Trzeci sezon, już tutaj jadę bez rzepaku i jeszcze go tyle powychodziło i jeszcze jaki ładny, duży. No wolałbym tych okularów już nie mieć, ale w tamtą stronę mnie to słońce będzie... Dobra, 0,4, czyli to będzie ten rządek. 0. No i tutaj jest w miarę ładnie równo zrobione tym agregatem. Jednak on tych chwastów trochę wymazał w pierwszym takim uderzeniu. No i tutaj nie musiałem, no chciałem te... Tutaj jeśli bym zastosował te Adengo w dawce 0,3, prawdopodobnie bym tylko musiał... Tu nawet już peżu nie ma, na to wygląda. Bo on był na tych kamieniach właśnie, bo tu nigdy nie szło nic wbić. Żadnego pługa, niczego. Trochę to mówię agromaszem, już wielokrotnie wam wspominałem. On 1,5 tony waży z zabezpieczenia teresorowej i on tu trochę tą górę już poczepał, nie? Bezorkowiec też jest dobry, bo on te kamienie w jakiś sposób tam mija. Te łapy podskakiwały, odsprężynowały tutaj oczywiście, że tak, ale w jakimś tam stopniu przerwał tutaj tą zbitą ziemię przez tyle lat. No pług też, no pług jak trafił ileś kamieni z rzędu, to też tam poodbijał się, nie? No to siłą rzeczy, ja to zwalniałem do 5 na godzinę. Zwalniałem do 5 na godzinę i... No i jeszcze okulary będą potrzebne. Do 5 na godzinę, bo to właśnie tylko jest w tym odcinku. W tym odcinku mamy. Hop. Dobra, oprys załączony, bo on w miarę prosto odcina. To tylko musimy się skupić na beletce. No i tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie ta kukurydza optycznie wygląda dobrze, no bo 6 liść. Siew tam był chyba 7 maja pierwszy, w piątek, później w sobotę nam popadało. No i druga plantacja, którą tam pojedziemy, była siana w niedzielę po tym deszczu. Bo Piotrek mówi, ty nie przejdzie? Ja tak popatrzyłem w te pola, mówię, no nie klei się, nim ty dojedziesz autem, nim to, nim tamto. No to zaczęliśmy chyba koło 18, no to do 22:30 zasiał cały kawałek. No i przeszło to i myślę, że tam najmniejsze kukurydze są te, co już były siane w poniedziałek, tak? To niby dzień, ale tutaj zobaczcie, piątek i ona już dostała te 10 litrów wody. Ona już miała na start do kiełkowania. No i w sobotę po prostu była ta przerwa.
No i mówię, w sobotę, w niedzielę następna, także no w kukurydzy jeden dzień robi różnicę. Tu mamy plantację sianą, w ogóle chyba przed majówką i będziemy tu patrzeć, bo to było orkowo robione. Będziemy tu patrzeć, jak to będzie po prostu wychodziło, bo to są podobne ziemie, jeśli chodzi o klasę. No tutaj w tej glinie znowu, no tu zabrakło po prostu tego docisku, nie? Tu jest taki odcinek i ta kukurydza też tu jest słabsza i w tamtym roku też tu była słabsza. Ale może też być, że ona była zimna, ta ziemia, i dlatego też tutaj po prostu może być inaczej, tak? Może to być inaczej. O, okularki. No tu zaraz będzie się robić ciemno. O, gdzie ja te okularki schowam? Aha, tam gdzie zawsze. Dobrze, tutaj ten pojemnik z boku. Zadowolony jestem. No, no i zobaczymy, ile się dzisiaj uda. Bo jak nic, będę jutro łatał. No, jak przyjdzie rosa, a to są środki nalistne, niedoglebowe, tak przynajmniej mi się wydaje, no to będziemy sobie tutaj... O, jeszcze po kamyczki przydałoby się przyjrzeć. Jakieś rękawiczki są? Są. No ale tutaj bezorkowo naprawdę, porównując do orki, to tych kamieni dużo mniej jest wyciągnięte. I wyjdę wam szybko, pokażę, bo tutaj już jesteśmy... Aha, o, tu będzie... Tu kurde, powiem wam, że... Dobra. Gdzie ty, misiu? Weź, zniknij, no. Bo zaraz kitu nawalę. Dobra, jest zero. Ja szybko teraz wyskoczę. Jest zero. Tutaj, kurde, normalnie można byłoby chyba siać tą kukurydzę prosto. Nie wiedziałem, że to tak fajnie by wychodziło. Bo ten rów w miarę jest prosty. Zobaczcie, to już jest, kurde, ostatnia faza. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wychodzi. Tu jakbym przyjechał 12, to nie miałbym po co jechać. Ale moim zdaniem przebarwienia są. Kurde, pasowałoby jeszcze raz tu przyjechać na jeden dzień odżywkami śrutnąć. No i tutaj jest ten. Też już połapane tym adęgo. To potem odjechałem, w sumie tak jechałem, nie jechałem, ale dobra, to tego peżowina chociaż do pszenicy się nie powciąga. A to wam tutaj chciałem właśnie te samosiewy rzepaku. Piernicze! Wiecie, co to jest? Ja wam powiem, co to jest. To są burakochwasty, czy chwastoburaki. Tutaj kilkanaście lat do tyłu z KHBC ojcu dali taką, kurde, o, zobaczcie, jaki to jest rzepak. I agregat po tym jeździł i to... I zobaczcie, kurde. I to jest jakby trzeci rok. Ja szybko tylko te kamienie wezmę gdzieś tam, co widziałem. Bo jak ja już przyjadę tutaj 12, trochę tutaj późno mi te 12 wychodzi. Takie buntwoły, co wystają, no, pod przystawkę od kukurydzy. No, przydałoby się tutaj kogoś wziąć i ojciec by przywiózł. Tu nie ma wiele już, naprawdę, tutaj bezorkowo jest w ciul mniej tych kamieni, ażeli orkowo. No i zawsze tak jest, że brakuje rąk. No i wyjdziesz, nie ma kamieni, widzicie jeszcze ten skrzyp? Ale to podejrzewam, że jeszcze jest ziemia zagęszczona. Jeszcze jest ziemia zagęszczona. O, już lecą. Kurde. A ja przed niego tuza wywaliłem do rzepaku, żeby jak najmniej było to zaczepiania. Ale widzę, że rzepak odczuł. No i ten principal pak leci tutaj w zmniejszonej dawce. Bo to, co jest na 10 hektarów, idzie na 12. A z tego względu, że nie ma opadów, tak? Ta kukurydza na pewno będzie zahamowana w jakimś stopniu. Zobaczcie, jak tutaj nasz przysłowiowy oset 02, jak się pięknie z nim poradziło. Ja wyniosę wyżej, bo może kiedyś się dorobię mulczera. Potem bym taką drogę właśnie chciał zmulczować tutaj i byłoby super. Ale teraz wam pokażę, jak. Póki co jeszcze widać, nie wiem, czy tam będziemy cokolwiek jeszcze nagrywać, ale zobaczcie sobie z kontrolą sekcji, jak to wygląda. Pięknie, nic nie jest przeciągnięte. Operator sobie wjeżdża i ma ta kukurydza, ale też nie jest przesiana. Tam w jednym stopniu
jest troszkę dalej, troszkę bliżej, ale załóżmy, załącza się to elegancko, on sobie wtedy przecina, on się nie martwi. Są rządki równiejsze, są gorsze. Piotrek mówi, że trochę nosiło strasznie tym ciągnikiem, że to było trochę źle. Mówi, że zrobiłem te dziury. No tu jeszcze uprawiałem, to mówi, że było względnie, ale tam, gdzie nie uprawiałem, to widać, nie? To tańczył traktor i siewnik, jak takie lumbago było, że... Jest moc z nadmorza. No, rzutem na taśmę. Lecimy na następny kawałek. O, a tu macie samosiewy kukurydzy. Ja sobie już pozwolę je wyrwać od razu. Zostawić tam jakąś jedną zdechłą, żeby coś było. Nie ma ich wiele, ale jest. O, teraz zobaczymy wilgoć. I teraz to wam powiem taką puentą, skończę fajną. Najpierw suszyliśmy, a teraz błagamy o deszcz. Pozdrawiam.